Hejka kochani, witam Was z powrotem. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z serii Mierzy. Wiem, że stęskniliście się za takimi filmikami, ja zresztą też, bo taki filmik ostatnim razem był, jak byłam w ciąży, więc już no, jakieś prawie 5 miesięcy temu. No dobrze, kochanie, a dzisiaj chciałam Wam pokazać właśnie nowości z fajnego sklepu, który całkiem przypadkowo znalazłam na Instagramie. I mówię, a zamówię, zobaczymy, jakiej jakości są ubrania, bo na zdjęciach wyglądają obłędnie. Tak mi się tam wszystko podoba, wszystko jest w moim totalnym stylu. No ale wiecie, jak to jest czasami z tymi stronkami, coś fajnie wygląda na zdjęciu, a później jest klops. No ale tutaj się miło bardzo zaskoczyłam i stwierdziłam, że muszę Wam ten sklep pokazać. Sklep znajduje się w Kalifornii i stamtąd też przyszła do mnie paczka. I bardzo fajne mają teraz wyprzedaże, więc tym bardziej można sobie skorzystać. Więc dla dziewczyn ze Stanów polecam tam zajrzeć. A dla innych dziewczyn sprawdzę, czy mają wysyłkę do Europy. No dobra, to zaczynamy. Pierwsza jest bluzka, którą mam na sobie. I słuchajcie, bluzka jest totalnie też w moim stylu, z tego względu, że ja uwielbiam takie bluzki a la piżamy, a la halki. Zresztą tutaj u nas na Florydzie one bardzo pasują, nie czuję się w nich jakoś tak, wiecie, źle. Może inaczej by było, jakbym mieszkała w innym klimacie, ale one mi bardzo pasują. Bardzo ładnie zostało to wykonane. Jest bardzo przyjemna koronka, co w takich bluzkach moim zdaniem jest najważniejsze. Bluzka ma fajną długość, jest to rozmiar M, chociaż bałam się, że M-ka będzie na mnie za mała, bo ja, no wiecie, kobieta karmiąca ten biust trochę ma i zazwyczaj ostatnio kupowałam L-ki, ale fajnie, jest taka troszkę większa i nawet się cieszę, że nie zamówiłam sobie L-ki, bo elek już nie było, więc zamówiłam sobie M-ki i idealnie pasuje. Ma regulowane ramionczka, więc to jest super. I jak widzicie, ma taki ciekawy print takiego geparda, ale na takim łososiowym tle. Bardzo mi się właśnie spodobał ten motyw panterki, który zresztą jest teraz kolejny już sezon modny, więc fajnie. No i też jest wykończona koronką. Przyjemną ma długość. Można ją wsadzić sobie w spodnie. Ja tak czasami chodzę, czy w długich, czy w krótkich. Właśnie bardzo lubię te bluzki do rurek albo do właśnie zwykłych jeansowych shortów. Albo można po prostu ją wypuścić i ona też bardzo ładnie wygląda, bo tak jak mówię, jest zakończona też koronką. Kolejna bluzka, jak widzicie, jest w podobnym stylu, troszeczkę ma inną koronkę, inaczej jest ta koronka wykończona, ale równie tak, ale tak samo jest przyjemna właśnie w dotyku i w noszeniu. Tym razem ramionczka nie są regulowane i troszeczkę one inaczej tam zachowują się z tyłu, bo są tak jakby troszeczkę na krzyż. Jeżeli chodzi o print, no to tutaj mamy drobne białe kwiatuszki na czarnym tle i też bluzka jest wykończona taką koronką, ale już dużo mniejszą niż ta bluzka poprzednia. Zresztą one są wszystkie w takim podobnym stylu, ale troszkę się różnią. Ta bluzka, jak i poprzednia, są w rozmiarze L i są bardzo do siebie podobne. To jest prawie ten sam model bluzki, tylko się różnią printem od siebie. Ta akurat jest, jak widzicie, w taką drobniutką, czarno-białą krateczkę, więc fajnie, podoba mi się. Naprawdę do czarnych rurek, czy nawet zwykłych shortów będzie wyglądać idealnie. Czarny jakiś na przykład żakiet, albo jeansowa kurtka, też będzie tutaj fajnie to wyglądać. Naprawdę, to jest taka bluzka, że do tego nie wiadomo jakiej stylizacji nie musicie robić, bo już samą bluzkę założycie i to wszystko fajnie wygląda. No dobra, a teraz pokażę Wam dwie przepiękne sukienki. Na zdjęciu mi się mega podobały, ale jak je zobaczyłam na żywo, to jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że są dobre, bo jeszcze ich nie mierzyłam. Okej, ta sukienka urzekła mnie kolorami, jakie ma na sobie. Jest tu pomarańcz, biel, w sumie to bardziej taki beż, czerwień, róż, kobalt, czerń, żółć,
taka oliwka troszkę. No jest prześliczna ta sukienka, jest mega długa niestety, ale nie będzie mi to przeszkadzać, nie będę jej odsyłać, bo ja sobie ją chyba po prostu obetnę sama. Jeszcze zobaczymy, jak co z tym zrobię. Na pewno jakbym miała jakieś buty wysokie, to i tak by to nie zmieniło nic. Więc zobaczymy, co z tym fantem zrobię, jak ją obetnę, bo ona jest tutaj ładnie wykończona. Mam nadzieję, że jak ją obetnę, to nie będzie mi się siepać, bo ja jednak wolałabym ją zakładać do płaskich butów. Taką właśnie mieć sukienkę na wyjazdy różne, na takie właśnie weekendy, żeby się fajnie czuć i fajnie wyglądać. Ma bardzo ciekawy dekolt, jak widzicie, taki tutaj jakby związany i też ma bardzo ciekawe ramionczka. Ja teraz opuściłam ramionczkę do swojego biustonosza. Muszę właśnie zakładać taki bez ramionczek. Jak widzicie, tutaj to wszystko się bardzo ładnie przedstawia, ładnie to wygląda na tym dekolcie. Są takie właśnie delikatne paseczki, bardzo wygodne, nic mnie tutaj nie ciągnie, wiecie, a to też jest ważne. Bałam się, że będzie może w biuście na mnie za duża, bo jest to rozmiar L. Nie wynoszę L-ki teraz, ale bałam się, że może gdzieś będzie odstawać, ale nie, pasuje idealnie, moim zdaniem pasuje idealnie. Jest fajnie tak odcięta, tutaj zaraz można powiedzieć, że pod biustem, więc fajnie niweluje jakieś, wiecie, tam niedoskonałości figury jeszcze po ciąży. Kolejna sukienka to taka typowa Hiszpanka przez swój dekolt, zobaczcie. I pięknie się tutaj już widzę, że ten dekolt będzie trzymał, więc fajnie można ruszać rękoma i tutaj nic mi się z tym nie wydarzy. Oczywiście tutaj sobie zostawiłam guzik rozpięty, ale spokojnie mogę się zapiąć, bo tutaj jest wszystko na gumkę, więc to jest spoko. Bałam się, że się nie dopnę w tej sukience. Podobną sukienkę mam z H&M-u, tylko że ona ma troszeczkę inne tutaj ramionczka w takim pastelowym niebieskim kolorze. Na pewno widzieliście na Instagramie i we vlogu z Miami tą sukienkę. I tak, jak widzicie, ona jest tutaj ładnie wykończona. I teraz tak. Ten guzik mi się bardzo podoba, jak jest rozpięty. Bardzo fajnie to wygląda. Tak się przedstawia z tyłu. Czekajcie, bo chyba mi się tutaj... O, tak się przedstawia z tyłu. W białym kolorze. To jest super ma kieszenie, co ja uwielbiam w sukienkach, więc to jest też na duży plus. Halkę ma aż do samego, jakby do samej długości tej sukienki, więc to też jest super. I halka jest też bardzo przyjemna. Guziczki są takie ala jakby z masy perłowej, więc to też bardzo ładnie wygląda i tak dopełnia tą sukienkę. No i tutaj pod biustem mamy pasek, który właśnie jakby podkreśla nam tutaj figurę. I może też troszeczkę niweluje brzuszek po ciąży. Oczywiście pasek można sobie później na przykład z tyłu zawiązać albo z boku, w zależności jak tam lubicie, ale co najbardziej mi się w tej sukience podoba, to jest fakt, że ten dekolt, on w ogóle nie spada. No i też bardzo fajna, bo tutaj są guziki, więc do karmienia też jest spoko. No troszeczkę tutaj mi się rozjeżdżają te guziki, ale stwierdziłam, że przecież całe życie nie będę karmić, więc ten biust na pewno mi troszeczkę, wiecie, spadnie i wtedy będzie sukienka idealna. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, ale po moim Instagramie wiem, że czekaliście na tego rodzaju filmiki. Wiem też, że pisaliście do mnie, żebym koniecznie Wam zrobiła filmiki gdzieś w plenerze, tak jak kiedyś robiłam Wam lookbooki. Oczywiście przy dwójce dzieci jest to trochę takie, wiecie, no ciężkie do zrealizowania, ale może dam radę. Niedługo będę w pewnym miejscu, gdzie postaram się dla Was jeszcze zrobić takiego lookbooka. 5 dni, 5 stylizacji, albo 7 dni, 7 stylizacji, jeszcze w zależności zobaczę, jak będą z czasem tam wyglądać. I zrobiłabym Wam takie stylizacje, jeszcze takie troszeczkę na chłodniejsze dni. A tutaj już macie taki powiew wiosny, powiew lata od kredki z Florydy. No dobrze, kochani, dajcie znać koniecznie, co sądzicie o tych ubraniach. Jestem ciekawa Waszej opinii i też dajcie znać, czy sobie coś zamówiliście. Ok, ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki. Pa!